Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w czwartej submisji drewna specjalnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Na placu ekspozycyjnym, znajdującym się na terenie Nadleśnictwa Jastrowie w miejscowości Ptusza, gromadziliśmy około 460 m sześciennych drewna tartacznego, głównie dębu, a także buka i jesionu pochodzącego z 8 nadleśnictw. Drewno będzie udostępnione do oględzin w okresie od 25 lutego do 5 marca. Rozstrzygnięcie submisji nastąpi 6 marca tego roku w siedzibie RDLP w Pile. Szczegółowe warunki udziału w submisji zostały określone w regulaminie dostępnym na stronie internetowej dyrekcji. Chciałbym także poinformować, że Pilska Dyrekcja posiada certyfikaty FSC oraz PEFC, które stanowią potwierdzenie, że gospodarka w pilskich lasach jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi normami oraz kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. Serdecznie zapraszam do składania ofert zakupu.